Wśród form aktu pokutnego jest jedna szczególna, mianowicie aspersja, czyli pokropienie wodą pobłogosławioną. Prawie każde użycie wody liturgicznej odwołuje nas do chrztu. I także ta formuła, to pokropienie wodą, przypomina nam, że jesteśmy ochrzczeni. Nasze wyznanie grzechów nie tyle sprawia, że stajemy się bliżsi Panu Bogu, bardziej czyści. Coś się dzieje, czego wcześniej nie było. Najbardziej czyści, zjednoczeni z Panem jesteśmy w chwili chrztu. Grzech nas oddala od jedności, do której zostaliśmy przeznaczeni, do której zostaliśmy wybrani, która nam została zagwarantowana w chrzcie. A więc i nasz akt żalu, akt skruchy, tak samo przeżywanie sakramentu pokuty, powinno mieć taki charakter: powracam do daru, powracam do tego, co już mi było dane, tylko że ja to traciłem. Więc nie zyskuję coś dzięki temu, że wyznaję grzechy, tylko powracam do czegoś, co było już moją własnością, co było mi podarowane. Więc to przyjmowanie pokropienia wodą święconą tak traktujmy. Przypominamy sobie, czym zostaliśmy obdarowani i uznajemy swoją grzeszność, aby tym darem na nowo się cieszyć. Z tym, że jest to forma tak zastrzeżona dla niedziel, a polecana w niedzielę okresu paschalnego, czyli w niedzielę Wielkiego Postu i w niedzielę wielkanocne, aż po niedzielę zesłania Ducha Świętego. Dlatego, że ten czas w Kościele, jest taki, w roku liturgicznym, jest takim czasem wspominania chrztu, odnawiania przymierza chrzcielnego. Więc i ten akt pokutny, taki najbardziej kojarzący się z chrztem, najbardziej tu się nadaje. Jest zalecany na te niedziele wielkopostne i wielkanocne, ale jest wyraźnie zastrzeżone, że dotyczy to tylko niedziel. W związku z tym aspersja nie powinna być używana w poniedziałek wielkanocny. Wtedy zresztą ono kojarzy się tak z lanym poniedziałkiem i nabiera takiego wymiaru trochę humorystycznego. No, trzeba o tym pamiętać, że aspersja dotyczy niedziel. No chyba, że poniedziałek wielkanocny wypadnie w niedzielę. Natomiast jeśli nie, to nie należy tak jakoś przybliżać do naszych tradycji ludowych, by z tego gestu nie robić czegoś śmiesznego, bo to jest wspomnienie chrztu.